Dzień dobry, witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i zapraszam na studium Biblii zatytułowane Pieczęć Boga i Znamie Bestii, drugą część z serii Trzy niebiańskie przesłania. Dzisiaj razem ze mną są Edyta, Julian, Mirosław, ja mam na imię Remigiusz i tak jak wspomniałem, będziemy rozmawiać na temat apokaliptycznej bestii, apokaliptycznych okresów i tak jak mówi Pismo Święte, trzeba nam wiele mądrości i rozumu do tego, żeby zrozumieć te przesłania i te treści, dlatego też dzisiejsze studium rozpoczniemy modlitwą. Panie Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci, że możemy się dzisiaj gromadzić na dzisiejszym studium. Prosimy Cię, Panie, abyś oświecał nasze umysły, abyś nas prowadził w tych rozważaniach, abyśmy mogli zgodnie z Twoją wolą i zgodnie z Twoim słowem tutaj te Twoje przesłanie interpretować. Panie, dziękujemy Ci za to i prosimy Cię o Twoje prowadzenie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 13 rozdział Apokalipsy jest takim sercem tej księgi. Jest tym momentem, który w księdze Apokalipsy dla wielu osób, nawet nie czytających tej księgi, jest bardzo znany, jest bardzo popularny i ze względu na początek tego rozdziału i ze względu na koniec, czyli tę słynną liczbę 666. Ale dzisiaj będziemy chcieli nieco przybliżyć nam treść i przesłanie tego rozdziału. Rozdział zaczyna się opisem bardzo dziwnego zwierzęcia, nazywanego bestią, która łączy w sobie kilka elementów różnych zwierząt. To oczywiście jest ściśle związane z Księgą Daniela, z też zwierzętami pojawiającymi się w Księdze Daniela. No nie czas dzisiaj, aby o tym szczegółowo rozmawiać, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali razem 5 wiersz 13 rozdziału. No i tutaj zaczniemy poszukiwania odpowiedzi na pewne pytania związane z tym rozdziałem. Poproszę, Julianie, ciebie o przeczytanie tego wiersza. Może ja nawiążę do pierwszego wiersza, żeby zrozumieć, o co chodzi. Jest tu napisane tak: i widziałem wychodzące z morza zwierzę. W oryginale jest bestia, to trochę złagodzone jest to wyrażenie zwierzę, więc widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. I później wiersz 5. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. Można powiedzieć, czym się tutaj przejmować? Jakaś siła, której moc i panowanie trwa 42 miesiące, to jest jaki okres czasu? 3,5 roku. 3,5 roku, prawda? Mhm. To jest niewielki czas. Nawet kiedy popatrzymy na wielkie wojny, one trwały o wiele dłużej niż 3,5 roku. Więc czy naprawdę ten rozdział zasługuje na takie przykuwanie do niego uwagi? Ja bym zwrócił uwagę po pierwsze na to, że tu nie chodzi o zwierzę, które gdzieś ma panować, bo mówią, że lew jest królem zwierząt, tylko chodzi o istotę ludzką, bo tu jest powiedziane, dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze. Żadne zwierzę nie potrafi mówić ani o wyniosłych, ani o bluźnierczych rzeczach, więc chodzi o człowieka i tutaj powinniśmy się zastanowić, kim może być ten człowiek. No to będzie przedmiotem całego naszego studium, ale ja powtórzę, no to jest 3,5 roku. Czy naprawdę warto się takim krótkim okresem czasu przejmować? Gdybyśmy mówili o 3,5 roku, to być może nie należałoby aż tak,
Natomiast jak patrzymy na wykłady, jak interpretujemy te przedziały czasu podane w Biblii, to widzimy, jak one są ze sobą przede wszystkim spójne. Czyli okresy wskazane w Księdze Daniela są spójne z okresami, które są wskazane w Apokalipsie. I jak zarazem one są dokładnie, jakby oznaczają te same okresy, czyli 1260 dni. Zgodnie z kalendarzem starożytnym miesiąc liczył 30 dni, więc 3,5 roku to jest... 1260 dni, 42 miesiące i tak jak mówi to język Biblii, czas, dwa czasy i pół czasu, to jest odpowiednik roku, dwóch lat i pół roku, czyli 3,5 roku, to są te same okresy czasu wyróżnione i w Księdze Daniela, i w Księdze Apokalipsy. Ale myślę, że za tym jeszcze idzie coś, jeżeli chodzi o te okresy czasu. Proszę. Ja bym przeczytał właśnie z Księgi Daniela o tym, że ten człowiek reprezentujący pewną władzę, który walczy z ludem Bożym, to jest też powiedziane w 7 rozdziale Księgi Daniela, wiersz 25, że będzie mówił zuchwałe słowa przeciwko Najwyższemu, będzie męczył świętych Najwyższego, będzie zamyślał odmienić czasy i zakon i będą wydani w jego moc aż do czasu i dwóch czasów i pół czasu. To, co przed chwilą wspominałeś. A później w 12 rozdziale objawienia świętego Jana jest powiedziane, że właśnie ta moc, która walczy z Kościołem Bożym, z ludem Bożym, to będzie prześladowała ten Kościół i jest powiedziane w wierszu 14, dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, niewiasta reprezentuje Kościół Boży, aby poleciała na pustyniu na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy i pół czasu. Czyli dosłownie to samo, co w Księdze Daniela. Tak, a więc jest. Widać, że to jest ważne proroctwo. A w wierszu 6 jest tu przedstawione inaczej trochę, ale też mowa jest o niewieście, że ta niewiasta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Tak. Czyli to jest ten sam okres, ta niewiasta jest na pustyni i dwa i pół, czas i pół czasu i 42 miesiące, to wszędzie jest ten sam okres i mamy tu mowę o prześladowaniu ludu Bożego i władzy tej zwierzchniej, tego człowieka jednak, jak już na wstępie wspomniałem. Ja myślę sobie, że tak właśnie, bo jest kilka razy ten okres wspomniany, czyli to musi być bardzo coś ważnego. I gdyby to było tak, no 3,5 roku, prawda? No to okres nie aż taki długi, żeby tak tyle razy wspominać. Więc to się trochę taki wydaje podejrzane. I musimy wiedzieć też, że należałoby zastosować taką zasadę przeliczenia jednego dnia jako roku. I teraz na jakiej podstawie? Czy tak po prostu sobie wymyślamy? Oczywiście, że nie. W 4 Księdze Mojżeszowej, Księdze Liczb, w rozdziale 14 i wierszu 34 czytamy. Według liczby dni, w ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Jeszcze możemy przeczytać w Księdze Ezechiela, w rozdziale 4 i wiersz 6. A gdy je skończysz, położysz się jeszcze raz, ale na prawym boku i przez 40 dni będziesz nosił winę domu judzkiego. Wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok. Czyli jak zastosujemy tą zasadę, przeliczając właśnie jeden dzień jako rzeczywisty, historyczny rok, to mamy już 1260 lat. I to jest bardzo długi okres i bardzo znaczący. Dlatego tutaj jakby przykuwa naszą uwagę bardzo ten okres, tak? I musimy tutaj właśnie wiedzieć, co to za okres, kto dominuje w tym okresie i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo. To jest bardzo ważne.
żeby umieć we właściwy sposób odkrywać i interpretować symbolikę profetyczną, symbolikę apokaliptyczną. I to jest bardzo ważna wskazówka. Jeden dzień w proroctwie oznacza jeden rok w historii. To ma duże znaczenie dla samej interpretacji proroctw, dlatego że mamy takie trzy główne szkoły w historii chrześcijaństwa, w historii teologii, historii badania proroctw. Jedna to był preteryzm, który odnosił wszystko do już dotychczas mających miejsce wydarzeń i też było ten okres skracany do 3,5 literalnego roku. Drugi pogląd to jest futuryzm, który zakłada, że te wszystkie proroctwa odnoszą się do przyszłego czasu, czasu ostatecznego i też będzie to skumulowane w krótkim czasie. No i właśnie historycyzm, który przyjmuje tę zasadę dzień za rok i wskazuje na to, że te okresy prorocze to są długie okresy w historii. To już mamy odpowiedź na jedno z ważnych pytań, prawda? Dotyczących tego, jak interpretować te okresy prorocze. Ale teraz od razu pojawia mi się drugie pytanie. No to gdzie możemy w historii umiejscowić te 260 lat, kiedy ten okres się zaczął i kiedy i jakimi wydarzeniami zakończył się? Spróbujmy sobie odpowiedzieć na to pytanie. Tutaj zgodnie z tą zasadą właśnie historycystyczną, że wszystko wskazuje na to, iż mówimy o okresie między 538 rokiem a 1798. I teraz warto sobie zadać pytanie, co się wydarzyło w tych okresach. 538 rok to jest czas wzmocnienia papiestwa w Rzymie. Patrząc na kontekst, oczywiście był to pewien proces, który się toczył już przez ileś lat. W 533 roku ówczesny cesarz Justynian Wielki wzmocnił władzę papiestwa, uznając papiestwo za głowę wszystkich świętych kościołów, jeśli dobrze cytuję, co oznaczało wzmocnienie pozycji papiestwa na terenie Rzymu. Następnie w 538 roku to był taki moment, w którym właściwie de facto papiestwo tę władzę w Rzymie przejęło, ponieważ wówczas Ostrogoci wycofali się z Rzymu. I był to już proces nieodwracalny. Od tego momentu następuje wzmocnienie papiestwa w Rzymie, aż do 1798 roku trwa nieprzerwanie, czyli do momentu rewolucji francuskiej. Dziękuję bardzo. No moglibyśmy o tym mówić bardzo długo. W takim praktycznym wymiarze. Powiedzieliśmy tutaj o proroctwach, o tych okresach. Zidentyfikowaliśmy, kiedy to się zaczyna, kiedy to się kończy. Co wam to mówi o Piśmie Świętym? Co wam to mówi o autorytecie Pisma Świętego, skoro proroctwa Biblii tak precyzyjnie zaczynają się wtedy, kiedy przychodzi ich czas, kończą się wtedy, kiedy przychodzi ich czas i jest to wszystko, chociaż porozrzucane w różnych księgach, tak dokładnie ze sobą zespolone. Myślę, że to świadczy o wiarygodności Pisma Świętego, o autentyczności tego przekazu i utwierdza nas w przekonaniu, że możemy tym słowom zaufać. To też nam pokazuje, że Bóg jest wszechwiedzący. Zna, prawda, już koniec na samym początku. I mamy choćby w Piśmie Świętym Psalm 139, który mówi właśnie o wszechwiedzy, wszechobecności Boga. To będzie miało znaczenie także w dalszej części naszego studium. Bóg jest wiarygodny. Bóg jest autorytetem. Dlatego, że no to będzie taka oś konfliktu. To jest nieco przykra informacja, że chrześcijaństwo stało się areną takiego zachowania, takich postaw. No ale niestety mamy dobre i złe wiadomości, prawda, na temat chrześcijaństwa. Mamy świetne wiadomości na temat pierwszego kościoła, pierwszego wieku, no ale niestety nieco mniej dobre wiadomości na temat dalszej historii. I jakąś zapowiedź tego kościoła i jego problemów przedstawiał też apostoł Paweł. W drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, od 3 do 5 wiersza, no Paweł już, to jest jeden z pierwszych, najstarszych listów Nowego Testamentu, już wtedy nakreśla problemy, które mają mieć miejsce w Kościele. Proszę, przeczytajmy te słowa i porozmawiajmy o ich przesłaniu, ich znaczeniu. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi.
bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? Dziękuję bardzo. No to są takie dramatyczne słowa, ale spróbujmy im się przyjrzeć głębiej. Paweł pisze o jakiejś sile, która wewnątrz Kościoła ma pewną swoją agendę, pewien plan działania. Co jest najważniejszym dążeniem tej siły? Zrównać się, albo wręcz wynieść się ponad Boga. Mhm. Tak? A tu Biblia mówi, albo ponad wszystko, co się zwie Bogiem, prawda? Czy zająć miejsce Boga, tak? I to jest to ciekawe określenie, że to jest człowiek niegodziwości. Tak. I gdzie on działa? W Kościele Bożym. Odstępstwo musi nastąpić, zanim przyjdzie Pan Jezus. Więc trzeba mieć świadomość o tym, jeśli proroctwo zapowiada, to nie jakieś drobne tam rzeczy, tylko to musi być coś ważnego, odstępstwo w Kościele. I przyjdzie tam, dalej jest powiedziane, za sprawą szatana. Czyli to szatan naprawdę w tym Kościele odgrywa ważną rolę. Poprzez tego człowieka, człowiek niegodziwości, to straszne określenie i to w Kościele Bożym. No, syn zatracenia, czy syn zagłady, czyli ktoś, kto prowadzi do zagłady, czy do zatracenia innych, prawda? Mamy takie trzy miejsca wyróżnione w Piśmie Świętym, które opowiadają o tym problemie. To jest 8 rozdział Księgi Daniela, gdzie pod symbolem małego rogu jest mowa właśnie o tym problemie w Kościele, o tym problemie władzy, problemie uzurpacji pewnych atutów bożych. Mamy 13 rozdział Księgi Apokalipsy, podobny problem. Tak naprawdę, co jest tutaj najważniejsze w tej kontrowersji? Czy ja bym mógł coś zacytować z książki, którą ostatnio zacząłem czytać? Skarbiec wiedzy z XIII wieku. Autor przedstawia wiedzę, jaka w ówczesnym czasie istniała, i historyczną, i inną. I pisze też on o wojnie, jaką toczył cesarz z papiestwem. I mówi, tak więc było wtedy równocześnie trzech żyjących papieży: Jan, Leon i Benedykt. Benedykt panował zaledwie od 2 miesięcy, gdy cesarz powrócił ze swą armią, obległ Rzym, no i zwyciężył go i przywrócił władzę Leonowi. Później, uspokoiwszy kraj i ludzi, udał się z powrotem do Niemiec, zabierając ze sobą papieża Benedykta. No, ten tam później umarł. Natomiast papież Jan zszedł z tego świata bez skruchy i pokuty. Chodziło mi o to, że nagle trzech papieży było. Niewielu ludzi o tym wie. A później cesarz stoczył wojnę taką z papiestwem, bo chodziło o to, kto ma większą władzę. I w pewnym momencie, jak się musiał zachować cesarz? Kiedy cesarz ujrzał ich, papieża z całą jego świtą, zbliżył się do nich i zdał na łaskę papieża, patrzy do jego stóp. Papież postawił mu stopę na karku, mówiąc, po łacinie tu jest, ale jest tłumaczenie, będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. Cesarz zaś odparł, nie ty, lecz Chrystus, a ja jestem jego namiestnikiem, rzekł papież i nakazał cesarzowi, by za swe czyny udał się do Ziemi Świętej w pielgrzymce. Cesarz wyruszył tam lądem, w drodze spadł z konia i utopił się w rzece. Myślę tylko o tym, jak to by wyglądało dzisiaj, gdyby tak papież
największego władcy, bo wtedy to był cesarz, upokorzył w ten sposób, że ten padł mu do stóp, a papież podniósł nogę, nastąpił mu na kark, powiedzmy dzisiaj no, można chyba porównać to z Bidenem i Bidenowi na kark nastąpił i powiedział, bo jest napisane, będziesz deptał po wężach i tak dalej. No, coś nieprawdopodobnego, ale to świadczy o tym, jaką władzę miał i nie tylko to, ale jak może następca Chrystusa, jeśli za takiego się uważał, w ten sposób traktować w ogóle człowieka. Przywódca, który miał pokazywać to prawdziwe chrześcijaństwo, litość, miłość, dobroć i tak dalej. To jeszcze raz przypomnę te atrybuty tego odstępstwa, o którym pisał Paweł. Przeciwstawia się Bogu. Wynosi się ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub przedmiotem czci. Sam zasiądzie w przybytku Boga, wskazując na siebie samego, że jest Bogiem. W jaki sposób? Spróbujmy utożsamić to z praktyką chrześcijańskiego życia, z praktyką wiary, a następuje taka próba zamiany autorytetu. Gdzie widzicie w życiu religijnym takie próby zamiany autorytetu? W jakich obszarach życia religijnego, życia praktycznego? Na przykład tylko Bóg może odpuszczać grzechy, prawda? A wiemy, że no, w chrześcijaństwie też jest praktykowane, że to człowiek może odpuścić grzechy, prawda? Też Duch Święty, prawda, udziela łask, a z kolei jest praktykowane, że to poprzez sakramenty, tak, człowiek musi udzielić, prawda, jakby przez sakrament tej łaski. Czy jeszcze jakieś obszary? Myślę, że też możemy mówić o zmianie przykazań, czyli dekalogu, manipulacji dekalogiem, co nigdy nie powinno się zdarzyć, bo to było przekaz od samego Boga, abyśmy przez całe dzieje ludzkości stosowali się do tych zasad. Natomiast co zrobiono? Usunięto czwarte przykazanie, też skrócono je de facto, usuwając zapis dotyczący szabatu i ustanowiono na, w konsekwencji tego dzień święty, czyli niedzielę, w sprzeczności z dekalogiem. Natomiast ostatnie przykazanie podzielono na dwa, tak żeby się zgadzała docelowa liczba, czyli żeby była liczba 10 przykazań. Więc była to manipulacja dekalogiem i myślę, że w ogóle, gdy mówimy o zwiedzeniu, to ja bym powiedziała, tak jak tutaj jest też w tym liście do Tesaloniczan, jest też powiedziane, że niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi. Czyli zwiedzenie to jest coś takiego jak manipulacja. To jest w jakiś sposób posługiwanie się, naginanie faktów. Czyli niby tutaj mamy do czynienia nadal z dekalogiem, ale nie tym dekalogiem, który dał Bóg. Ja jeśli bym mógł nawiązać jeszcze do tego, co przeczytałem, świecka książka, gdzie autor przytacza wypowiedź papieża, gdzie on mówi, że on jest następcą Jezusa. Tekst biblijny odnosi się do Jezusa, ale ja jestem jego następcą, czyli mam taką samą władzę jak Jezus, który był Bogiem przecież. No to on stawia się niemal na równi z Bogiem. Jeszcze powiedziała na temat dogmatu nieomylności papieża, który został wprowadzony podczas pierwszego Soboru Watykańskiego. I wówczas w mocnych słowach jest powiedziane, że papież ma taką moc, że jest nieomylny i każdy, kto się sprzeciwia papieżowi czy wykładni papieskiej, jest wyklęty. I moglibyśmy tutaj przytaczać jeszcze takie przykłady, ale myślę, że problem jest skoncentrowany wokół jednego. Komu tak naprawdę człowiek będzie oddawał cześć i stawiał go na pierwszym miejscu? Dlatego, że mamy tutaj mowę o tym, że jest to przeciwstawienie, że jest to stawianie się na miejsce na miejscu Boga, jest to pożądanie czci. A z drugiej strony mówimy ciągle w kontekście przesłania trzech aniołów. A przesłanie pierwszego anioła mówi: oddajcie
chwałę Bogu. Jego postawcie na pierwszym miejscu. I to nie jest kwestia różnic teologicznych, różnic w praktykach religijnych, różnic tradycji religijnych, ale to jest znacząca różnica, komu oddajemy tak naprawdę cześć. I kontynuując to, możemy też popatrzeć, w jaki sposób ta strategia będzie realizowana przy pomocy sił zewnętrznych i w jaki sposób ona obejmie cały świat. Przejdźmy do innego fragmentu Apokalipsy. Przejdźmy do 17 rozdziału 13 i 14 wiersza. Ci są jednej myśli i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z Nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Dziękuję. Wcześniejsze wiersze, wcześniejszy fragment Księgi Apokalipsy mówi o sekwencji różnych królów, którzy wspierają tę siłę. Ja jeszcze uzupełnię to słowami 16 rozdziału 13 wiersza Apokalipsy w przekładzie Piotra Zaręby. I zobaczyłem trzy duchy nieczyste, wychodzące niby żaby z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. Koalicja trzech sił. A smok, zwierzę, o którym mówi 13 rozdział, no i jeszcze pojawia się fałszywy prorok. Wszystko sprzeciwiające się tym, którzy chcą być wierni Bogu. Wywierać nacisk na to, żeby oddawać cześć tej jednej wskazanej przez siebie sile. A w jaki sposób tutaj władze świeckie, bo mowa tutaj o nich, w jaki sposób władze religijne niewierne Bogu mogą wspierać tę jedną wielką siłę? Na podstawie Biblii, na podstawie historii? Tak naprawdę tym, który ma tę największą władzę, to jest szatan, który jest porównany do smoka i jest powiedziane, że ten smok dał władzę zwierzęciu. Na przykład 13 rozdział, wiersz 4. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc. A także zwierzęcie oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia, któż może z nim walczyć. Tak naprawdę tym, który walczy z Bogiem, to jest szatan od samego początku. Jeszcze w niebie to się zaczęło. Dzisiaj wykorzystuje on ludzi, różne organizacje i świeckie, ale też i Kościół do tego, żeby walczyć z Bogiem. Ale jak czytaliśmy, że ten baranek zwycięży ich, bo on jest naprawdę Panem, mocniejszy jest. On wyrzucił szatana z nieba, on odniósł zwycięstwo na krzyżu i on ostatecznie odniesie zwycięstwo nad wszystkim. Dziękuję, bo to jest ważne. Jeszcze raz przeczytamy te słowa, gdzie zwykły człowiek chcący być wierny Bogu może wpaść w strach i panikę, mając w świadomości to, że tak wiele sił będzie mu się przeciwstawiało w celu wywierania na niego presji do oddawania czci tej sile. Jeszcze raz, 17 rozdział, Edyta, poproszę ciebie, 17 rozdział Księgi Apokalipsy i 14 wiersz. Będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z Nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Czujecie się powołani? Czujecie się wybrani? To jak się czujecie, mając z jednej strony świadomość tego, takich sił, które będą wam się przeciwstawiać, a z drugiej strony właśnie takie słowa. Baranek ich zwycięży. Znaczy, to daje siłę, nadzieję,
że cokolwiek się zdarzy tej naszej rzeczywistości ziemskiej, to mamy po swojej stronie Chrystusa, który nas zbawił, i Ducha Świętego, który da nam siłę, który da nam taką też mądrość, która nie jest z nas, jest z Boga. Jak postąpić w danej sytuacji, jaką decyzję podjąć. Tylko to, co jest ważne, to żeby trwać rzeczywiście w ciągłej takiej łączności relacji z Bogiem. Też poprzez codzienną lekturę Pisma Świętego mogę powiedzieć o takim osobistym doświadczeniu, że ponieważ zmiany w moim życiu duchowym zachodziły w ostatnim czasie, jak to bardzo dużo daje. I rzeczywiście jest bardzo ważne, aby każdego dnia Pismo Święte studiować i w ten sposób budować w sobie siłę. Dziękuję bardzo. Tu mi się przypominają też słowa 8 rozdziału listu do Rzymian, gdzie Paweł wylicza różne wymiary przeciwności wobec człowieka, ale kończy takimi słowami: jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam? Prawda? Mamy taką zachętę w liście do Efezjan, w 6 rozdziale, aby się umacniać w potężnej sile Jego, w potężnej mocy Jego. I to jest najlepsze, co można zrobić w tej perspektywie takiej wielkiej koalicji nam przeciwnej. Musimy iść dalej, dlatego że mamy jeszcze kilka ważnych tematów w dzisiejszym studium. 13 rozdział i 18 wiersz też mówi o pewnej segregacji ludzi. Przy pomocy pewnego znaku. Pamiętamy wszyscy II wojnę światową, gdzie znak niebieskiej gwiazdy na rękawie powodował, że byli ludzie, którzy nie mogli gdzieś wejść, nie mogli z czegoś skorzystać, byli wyjęci poza margines. Oczywiście zachowując też pewne proporcje. Mamy w Księdze Apokalipsy też takie ostrzeżenia. 13 rozdział, 16 wiersz. Ono też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, dostają znamie na swoją prawą rękę lub swoje czoło. I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jak tylko ten, który ma znamię, imię zwierzęcia lub liczbę jego imienia. Jeszcze przytoczę jedno miejsce, jest ich nieco więcej też w Biblii. 14 rozdział i 11 wiersz. A dym ich męki unosi się na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy kłaniają się zwierzęciu, jego posągowi, ani nikt, kto przyjmie znamie jego imienia. To jest element trójanielskiego poselstwa, tego poselstwa trzech aniołów. I przeciwstawieniem jest wytrwałość świętych, którzy zachowują przykazanie Boga i wiarę Jezusa. Mamy w Apokalipsie znamie, zamiennikiem tego pojęcia jest pieczęć. A jakie znaczenie może mieć to znamie? I jaki może być los ludzi, którzy przyjmą postawę neutralną? Mamy pojęcie Bożej pieczęci i znamienia pieczęci człowieka. W 9 wierszu trzeci anioł leci przez pośrodek nieba i mówi głosem donośnym: jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie to znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, to on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego. No na pewno nie chodzi o jakąś taką pieczątkę, którą się wyciśnie komuś na czole lub na ręce, bo to jest symbolika apokaliptyczna, ale sens jest taki: nie można tej odstępczej mocy, która walczy z ludem Bożym, nie można się jej kłaniać ani jej oddawać czci, bo kto to zrobi, poniesie konsekwencje. Więc tak naprawdę walka jest o to, komu się oddaje cześć. Czy Bogu, czy też tej odstępczej mocy, a tak naprawdę szatanowi się oddaje. I nie ma drogi pośredniej jakiejś trzeciej. Albo służysz Bogu i oddajesz Bogu cześć, albo w jakiś sposób oddajesz cześć
temu, tu jak jest przedstawione zwierzęciu. No, dziękuję, proszę. Mówiliśmy, że właśnie ta postawa neutralna, prawda? Ktoś powie, że ja się do tego nie mieszam, no, mi jest tam wszystko jedno. To niestety tak no, w praktyce nie będzie. Siądę sobie na boisku i będę oglądał, jak dwie drużyny walczą ze sobą. Popatrzę sobie na to tam spokojnym okiem. Dwóch bokserów walczy ze sobą, prawda? Jak czytamy w Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale i w wierszu 30, kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. To słowa Pana Jezusa. Czyli jeżeli ktoś konkretnie nie opowie się za Jezusem, w tej postawie powiedzmy takiej neutralnej, to nie jest z Nim, a tym samym jest przeciwko Niemu. Czyli tak naprawdę wchodzi, jak gdyby, tak akceptuje no, ten system bestii, system zwierzęcia, o którym tutaj mówimy, prawda? Więc żeby być naprawdę z Bogiem, trzeba się mocno za Nim opowiedzieć, przyjąć Jego zasady, przekazania i oczywiście nie w sposób taki formalny, tylko z miłości, z serca właśnie do Boga. Tak, to jest tak jak noblista Bob Dylan w jednej ze swoich piosenek tak akcentował. Zawsze musisz komuś służyć. Może to być diabeł, może to być Bóg, ale zawsze komuś musisz służyć. Nie ma postawy obojętnej. To spróbujmy sobie też na koniec zidentyfikować, co jest tą Bożą pieczęcią. Po co są generalnie pieczęcie? Jakie informacje są na pieczęciach? Pieczęcie też kojarzą się z wiarygodnością, zatwierdzeniem czegoś, czyli siłą autorytetu, potwierdzenie, że rzeczywiście dana informacja jest prawdziwa. Taką pieczęcią myślę, że może być świętowanie soboty. A dlaczego tak sądzisz? No to jest właśnie siła tego przykazania dekalogu. Jednocześnie wyjątkowego przykazania, gdzie mowa o oddawaniu czci Bogu i też mowa o tym, że jest to pamiątka stworzenia i że my, świętując sobotę, oddajemy w ten sposób chwałę Bogu jako stworzycielowi. Więc ma rangę wyjątkową. To spróbujmy sobie to, żeby nie być gołosłownymi, spróbujmy sobie te elementy pieczęci znaleźć, zidentyfikować w przykazaniu dotyczącym soboty. Otwórzmy Księgę Wyjścia, 20 rozdział od 8 do 11 wiersza i poproszę o przeczytanie tych słów. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. Ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służebnica, ani Twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach, gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. No, spróbujmy tutaj znaleźć sobie te elementy pieczęci. Po pierwsze, jest wskazanie na Boga, prawda? 7 dnia jest szabat Pana, Twojego Boga. Po drugie, mamy tytuł. Bóg jest stworzycielem wszystkiego. I zasięg Jego władzy. Jego jest niebo i ziemia, bo On uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Dzisiaj czasami można usłyszeć takie stwierdzenia, a to jest wszystko jedno, który dzień święcę, bo każdy dzień to są 24 godziny. Czy jest to piątek, czy jest to sobota, czy niedziela, czy może jeszcze gdzieś w czymś prywatnym systemie religijnym jakiś inny dzień. Dzień to dzień. Czy naprawdę tak jest? Ja gdy myślę o tym, to zaraz mi przychodzi też na myśl to, co ludzie mówią. To bo Pan Bóg taki niesprawiedliwy byłby za to, że Ewa zjadła jakieś jabłko, to tak strasznie ukarać i to nie tylko ją, ale cały świat. Tu nie chodzi o to nawet, jaki owoc zjadła Ewa i później Adam, tylko chodzi o postawę. Czy będę posłuszny woli Bożej,
i jego będę uznawał, czy też będę słuchał szatana, który podpowiadał jej, będziesz jak Bóg, zjedz tylko. No i tak samo, gdy chodzi o ten święty dzień, o jego przykazanie. Jeśli Bóg dał przykazanie, które wypisał własnym palcem na tablicach kamiennych, żeby to było trwałe, żeby ludzie o tym wiedzieli zawsze, wyróżnił w świątyni, to tam schował w miejscu najświętszym. A jest ktoś, kto przychodzi i mówi, no, czas to czas, zmienimy to, będziemy święcić niedzielę. No i jeśli ludzie decydują się, kogo będą słuchać, no to wybierają albo Boga, który tak powiedział, albo człowieka, który co innego robi pod wpływem szatana oczywiście. Tak, to też mi się przypominają słowa Ewangelii, gdzie Pan Jezus powiedział, że kto potrafi być w małym wierny, będzie wierny i w dużym. Chociaż sobota sama w sobie już jest naprawdę dużą i poważną sprawą. To jeszcze na koniec, drodzy, takie praktyczne pytanie. Jak odróżnić w nas takie formalne święcenie soboty od duchowego traktowania świętości tego dnia z miłości do Boga? Bo bez miłości to naprawdę nie ma żadnej wartości. Myślę, że jest to takie świętowanie przez cały szabat przede wszystkim, nie tylko podczas nabożeństwa. Nie powinno to być tylko takie formalne uczestnictwo w nabożeństwie, choć to też jest ważne. Społeczność z pozostałymi wiernymi jest bardzo ważna. Natomiast myślę, że taka łączność z Bogiem, czas poświęcony Bogu i ludziom, czy w duchu miłości, i też czas, kiedy zatapiamy się też w Słowie Bożym, jego znaczeniu, przeżywamy je mocniej niż na co dzień nawet. Ja myślę sobie, że po prostu ktoś to tak sercem, tak? No, tak. Świętuje, święci dzień, dzień szabatu, święty dzień, to chce, no szczególnie w ten dzień, bo jest to dzień wolny od pracy, tak? Spotkać się z innymi, którzy również tak samo wierzą. I to w czasie nabożeństwa, ale także i poza nabożeństwem opowiadać o Bogu, dzielić się różnymi doświadczeniami, wersetami z Biblii, przemyśleniami, prawda? Czy iść do innych ludzi i mówić właśnie o Bogu, który stworzył niebo i ziemię, ten piękny świat, prawda? Który kiedyś będzie odnowiony. To przesłanie Ewangelii. Jeżeli ktoś tak to przeżywa, to wręcz będzie no, to pragnienie wielkie w nim, tak aż będzie go roznosić, tak, żeby iść do ludzi opowiadać i przeżywać to. Ja bym jeszcze powiedziała, że nam dużo Jezus też będąc na ziemi pokazał, powiedział, jak powinniśmy przeżywać szabat. Na przykład, że można w szabat dobrze czynić. Tak, na przykład dajmy na to, ktoś jest lekarzem, a ktoś inny cierpi i może mu pomóc. To wówczas jest to również czynienie dobra. I to wyraźnie też Jezus pokazał, że nie należy sztywno traktować szabatu, tak jak to robili właśnie Żydzi. Edyto, Mirko, jesteście małżeństwem. To nie jest chyba, nie zdradzam tu jakiejś tajemnicy waszej przed naszymi widzami. Co jest dla was ważniejsze? Być ze sobą, czy być obok siebie? Ze sobą. Oczywiście, nawet razem tutaj usiedliście, tak? Dzisiaj. Co prawda obok, ale ze sobą. Ale ze sobą. I myślę, że to jest sedno tego święcenia soboty. To nigdy nie może być litera, manifestacja, deklaracja, tylko żeby zamanifestować otoczeniu, że jestem wierny Bogu, ale to wszystko ma wypływać z miłości. Drodzy, dzisiaj rozmawialiśmy na temat tajemnicy apokaliptycznej bestii, jej planów, jej sposobów działania, ale przede wszystkim też na temat zwycięstwa Jezusa w tej wielkiej konfrontacji. Ja jeszcze raz chcę przypomnieć pewną myśl. Tu nie chodzi o jakieś materialne czy niematerialne desygnaty zachowań religijnych. Tu chodzi o to, komu tak naprawdę oddaje cześć. Czy to przesłanie pierwszego anioła, żeby bać się Boga i oddawać Mu chwałę i Bogu jako stworzycielowi wszystkiego, czyli tego nawiązania do czwartego przykazania, jest praktyką mojego życia? Czy może mówię, to wszystko jedno.
jak się zachowuję i co robię, ale muszę mieć świadomość, że takim podejściem staję też po drugiej stronie tego konfliktu. Chciałbym zaprosić też na studium w przyszłym tygodniu. Ostatnie studium tego sezonu, które będzie mówiło o radosnym zakończeniu tego wielkiego, tej wielkiej konfrontacji, o której mówią trzej aniołowie lecący przez środek nieba. A dzisiejsze studium zakończymy modlitwą. Dobry i wspaniały Boże, nasz Stwórco i nasz Zbawicielu, dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo, za proroctwa, za to, że, Panie, pokazujesz w nich te przyszłe wydarzenia, które mają się, mają zaistnieć jeszcze na tej ziemi, po to, aby pokazujesz nam, abyśmy mogli się na nie przygotować. Też, Panie, pokazujesz, że jesteś Bogiem, że Tobie należy się cześć, bo Ty jesteś Stwórcą nieba i ziemi, naszym Ojcem, naszym Stwórcą. I pokazujesz też, Panie, wyraźnie, w jaki sposób należy oddawać Ci cześć, jakie są Twoje zasady, jakie są przykazania. I jednoznacznie, Panie, też identyfikujesz swojego przeciwnika i sposób, w jaki on będzie działał podstępnie, aby zwieść jak najwięcej ludzi. Także, Panie, za to wszystko bardzo Ci dziękujemy, za Biblię, za ten przewodnik duchowy dla naszego życia. Panie, prosimy, pomóż nam, abyśmy żyli każdego dnia właśnie Twoim słowem, aby Twoje przykazania były w naszych sercach, w naszych umysłach, abyśmy swoim życiem, swoim świadectwem oddawali Tobie chwałę i też dawali świadectwo o Twoim charakterze, aby wielu, wielu ludzi, mając kontakt z nami, mogło zobaczyć Ciebie. Prosimy, Boże, dopomóż nam w tym w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Chciałbym zaprosić na ostatnie studium tego sezonu, które będzie mówiło o radosnym zakończeniu tej wielkiej konfrontacji, o której mówią trzej aniołowie.